Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, po prostu jest rewelacyjnie, słuchajcie. Siedzę sobie na plaży sama, oczyszczam sobie myśli. Bardzo lubię medytować, słuchajcie, czego nie wiecie o mnie. Codziennie rano jak wstaję, przynajmniej 5 minut poświęcam na to, żeby sobie oczyścić myśli o tym, żeby pomyśleć sobie o czymś dobrym, że będzie mnie dobro dzisiaj w ciągu dnia otaczało, że będę uśmiechnięta, że będę zdrowa, że będę miała wszystko to, czego mi potrzeba. Zawsze negatywne myśli staram się zamienić w te pozytywne myśli. Na przykład wczoraj, gdy to jest czwartek i mówię, dupa mi urośnie od tych nadmiaru pączków. Ja sobie pomyślałam, że te pączki nie wejdą mi w dupę, tylko wejdą mi po prostu w portfel. I dzisiaj rano wstałam i patrzę, kurwa, pusty portfel, no ale cały czas tak myślę, jak będę dłużej tak myśleć, to w końcu przyjdę te pieniądze, a dupa, wiecie, opadnie mi na bok, nie? U mnie jest bardzo raniutko. Przyszłam sobie sama na plażę, żeby oczyścić trochę myśli. Bardzo lubię się relaksować tutaj sobie. Poczekajcie, pokażę Wam. Jest sobie piękne morze, elegancko. Tutaj sobie falki lecą. Ja sobie tak siedzę z telefonem i gadam do Was, słuchajcie, bo po prostu czuję, że żyję, nie? Czuję, że żyję. Jak ja widzę to morze, tą naturę, to po prostu jestem zajarana, jestem podjarana. Widzę ludzi, jak sobie chodzą spokojnie wychillowani. Naprawdę mogłabym tak codziennie siedzieć i czerpać tą pozytywną energię. Przyszłam sobie dzisiaj, słuchajcie, tak z rana, zajebiście ubrana, w Adidasie, ja pierdzielę, jak mam hajsu, co? Siedzę tu normalnie w Atenach nad morzem, normalnie w bluzie, w kurce Adidasa i po prostu do Was mówię z telefonu, normalnie ludzie się... Oh my god, tam się facet na golasa kąpie, wiecie co, to ja... ja tam się chwilę przejdę, ja pierdzielę, jakie ma pęto. Dobra, nie idę w tamtym kierunku, już gacie założył, czy zacznie mi zaczekać, a starego nie ma, co ja sobie później poradzę, jak ja po angielsku tylko umiem powiedzieć where is my wine, czy wine, czy coś takiego, nie? Słuchajcie, oprócz tego, że wyszłam pomedytować, przyszłam tutaj do Was, żeby Wam życzyć dużo pozytywnej energii, dużo pozytywnych emocji. Starajcie się nawet te najgorsze chwile przerobić troszeczkę tak w pozytywną emocję. Tak naprawdę, że takimi małymi kroczkami, wiadomo, że to się tak nie da, ale chciałabym Wam życzyć dużo pozytywnej energii. Chciałabym pozdrowić panią, która napisała mi ostatnio, że już żyga na mój widok, słuchajcie. Jest tam taki przycisk od obserwuj. Naprawdę, nie męczcie się, słuchajcie, nie męczcie się. Ja nie jestem osobą, po to nie jestem tutaj dla Was, żebyście wy się ze mną męczyli, słuchajcie. Jeżeli nie się chce żygać, weź sobie torebkę, idź do kibla, weź miskę, żygnij sobie. Czy ja piszę, że mi się chce srać publicznie? Ja Was rozweselam, daję Wam 3 minuty takiej, wiecie, pozytywnej dawki, żeby ktoś się uśmiał. Jeden jest śmieszny, drugi nie jest śmieszny filmik, ale jestem tutaj dla Was, żebyście chociaż na chwili, po prostu na chwili, idzie facet i dupę se pili. Ja bym chciała, kochani, żebyście chociaż na chwilę oderwali się od tej rzeczywistości. 3 minuty dziennie chciałabym, żebyście chociaż przez chwilę się uśmiechnęli. Naprawdę, jeżeli nie pasuje Wam ten mój sposób rozśmieszania ludzi, zawsze możecie słuchać tych wszystkich zakłamanych gwiazd, które Wam dają 20% na kremy, na kolageny, na streny, walą Was w chu, po prostu tak, że hejozyna, słuchajcie. A to takich możecie sobie osób słuchać, które są po prostu idealne tylko do kamery, a w rzeczywistości tak nie żyją na co dzień. Ja tutaj sobie pokazuję to, co mamy z tym zwykłą dziewuchą, która po prostu lubi sobie robić peny, lubi sobie robić jaja. Jak tobie się chce żygać, to naprawdę żygnij sobie. Mi się na przykład jeszcze nie chce srać, bo rano wyszłam, napiłam dwie szklanki wody i bardziej by mi się chciało zaraz sikać. No to tak, wiesz, to takie PS dla Ciebie, żebyś po prostu wiedziała, że na razie mi się nie chce, ale będzie mi się chciało, to nie wiem, czy o tym napiszę. Słuchajcie, chciałam Wam życzyć dużo pozytywnej energii, słuchajcie, uśmiechajcie się, zróbcie to dzisiaj dla siebie, pomyślcie sobie, zamknijcie oczy i pomyślcie sobie, jestem zajebista, jestem wspaniała, będę pozytywnie myśleć, słuchajcie. Ja tym miłym akcentem kończę i idę do domu zrobić chłopakom śniadanko, bo zaraz normalnie zaczynamy śniadanie i lecimy zwiedzać dalej. Jest przepięknie, kochajcie, życie jest naprawdę piękne, życie jest naprawdę beauty, ludzie sobie chodzą na spacerek. Bardzo fajnie, że można sobie tak chodzić na spacer, nie? Jeszcze na koniec Wam dodam, bo będę o tym nagrywała, bo bardzo dużo osób się mnie pyta. Ten wyjazd kosztuje mnie na tydzień mniej niż 4 dni w Gołębieskim. No to tak, jest takie PS, nie? No to miłego dnia Wam, kochani, życzę i naprawdę uśmiechajcie się i myślcie pozytywnie! Czy tak szybciutko na koniec, jak ta pogoda się utrzyma, to obiecuję, że wejdę do wody i to nagram, ale nie wiem, czy wejdę, ale tak sobie myślę, że może wejdę, ale nie wiem, czy wejdę, ja pierdzielę, ale by było jaja. Normalnie mam teraz ochotę, bo się spłaciłam, normalnie mam pachy mokre, za ciepło się ubrałam. To jest taka siłownia przy plaży, ja sama tutaj, ja pierdzielę, jakie tu są towary, te greki, ja ty, ujej.